Ostatnie nasze spotkanie poświęcone będzie grotesce. Groteska jest taką kategorią estetyczną, w której elementy wydawałoby się kontrastujące, sąsiadują ze sobą, dlatego wydaje mi się, że można wykorzystać groteskę w pracy nad metodologią dykcji, nad samą dykcją, nad wyrazistością mówienia. Będziemy wykonywali ćwiczenia, wykorzystując znowu pozycje ciała, kontrastujące pozycje ciała i teksty literackie. Dzisiaj zajmiemy się groteską i zaczniemy nasze ćwiczenia na podłodze. Będziemy zmieniać pozycję ciała, by uzyskać dziwny, inny kształt słowa. Groteska operuje różnymi jakościami, połączeniem przypadkowych elementów, które wydawałoby się, że nie pasują do siebie, a stwarzają atmosferę dziwności tego świata. Rozłóżcie się swobodnie na podłodze. Będziemy próbowali potem te ćwiczenia zrobić na stojąco, wracając pamięcią do odczucia takiego podparcia, oparcia w podłodze. Otwórzcie lekko usta, westchnijcie z wnętrza. Pomyślcie przez chwilę, jak teraz się czujecie, jak powietrze wpływa do waszego ciała, jak wypływa. Z dużym westchnieniem ulgi przybierzcie pozycję najszerszą na podłodze. Będziemy ją nazywać pozycją ściany. Z westchnieniem wejdźcie do rozłożenia ciała jak najszerzej na podłodze. Przypatrzcie się emocjom, jakie dostarcza takie poczucie, że zajmuje najwięcej miejsca, mam władzę, mam moc. A teraz wejdziemy z kolejnym westchnieniem ulgi do drugiej pozycji, którą nazywam piłka, z westchnieniem. Tak, z kolejnym westchnieniem chcę, żebyście sobie wyobrazili, jaką pozycję przybierze wasze ciało w kształcie gwoździa. Z westchnieniem przejdźcie do tej pozycji. Tak, a teraz wkręt albo śruba, coś pokręconego. Świetnie. I znowu do jak najszerszej pozycji na podłodze, czyli ściany, z westchnieniem. Otwórzcie teraz oczy i spróbujcie adresować swój dźwięk do sufitu, zmieniając pozycję w troszeczkę szybszym rytmie. Ja będę wam podpowiadała te pozycje, natomiast łączcie ruch z oddechem, dobrze? I z dźwiękiem. Jaka to jest samogłoska? Czyli z tej najszerszej pozycji wchodzimy w piłkę. Dźwięk posyłamy do sufitu. A teraz połączymy ruch ciała z tekstem, czyli pierwsza pozycja ściana. Bichuł. 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 Piłka, bałam. Bałam. Gwóźdź, bobam. Bobam. Wkręt, błagohamba. Błagohamba. I znowu jeszcze raz, w szybszym tempie teraz, w całości robicie to sami. Bichu, bałam, bobam, błagohamba. Ja będę podpowiadała wam pozycję. Ściana, bichu. Bichu. Bałam. Bobam. 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 Błagohamba. Błagohamba.
Z westchnieniem spróbujcie się przetoczyć, żeby usiąść i popatrzeć na siebie. Ha! I do siebie klatka piersiowa. Bichubałam. Bichubałam. Na zmianę w dialogu. Bichubałam. Bichubałam. Bichubałam błago. Bichubałam błago. Bichubałam bobam błago. Bichubałam bobam błago. Bichubałam bobam błago hamba. Dobra, a wstajemy, wskoczcie na klaśnięcie o uda. Ho! Bichubałam bobam błago hamba. Bach! Bichubałam bobam błago hamba. Super, a teraz odcinek tutaj przepony. Mówiliśmy przy naszych zajęciach o drabinie rezonatorów, że to jest czerwony kolor i to jest pańskość. Szo, pamiętacie? Szo. 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 I teraz w tej pozycji ciała bichubałam bobam błago hamba. Bichubałam bobam błago hamba. Dobra, a teraz spróbujcie bichubałam bobam, ale w dialogu, wybierając sobie, którą pozycję chcesz. Czy będziesz mówiła tekst do niego jako wkręt, jako piłka, jako ściana. Wykorzystajcie to określenie Witkacego, bichubałam bobam błago hamba. Możecie go stopniowo rozwijać, nie musicie w całości, żebyście potraktowali to jako rozmowę. Rozmawiają dwa duchy. Bichubałam. Bichubałam błaga. Bobam. Bichubałam bobam błago. Błago hamba. Bichubałam bobam błago hamba. Bichubałam bobam błago hamba. Dobra, a teraz dodajcie jakiś rytm w nogach do tego, czyli jak mam pozycję taką, to mogę się przemieszczać. Jak mam pozycję taką, to mogę się kręcić na przykład. I spróbuj w jednej pozycji całość powiedzieć, dobrze? Ale znowu jest to rodzaj dialogu, rozumiemy się? Tak. Bichubałam bobam błago hamba. Bichubałam bobam błago hamba. Wkręt. Bichubałam bobam błago hamba. Bichubałam bobam błago hamba. Piłka. Bichubałam bobam błago hamba. Bichubałam bobam błago hamba. Dobra, tylko chciałabym, żebyście patrzyli na siebie, żebyście utrzymywali kontakt, żeby to była rozmowa, żeby to był dialog. Teraz wejdziemy w dialog z Witkacego. Poproszę cię, żebyś spróbowała w tej pozycji wkręta, a ty w pozycji gwoździa, dobrze? Ale chciałabym, żebyście się poruszali, czyli jaki ruch mogę i utrzymuję kontakt z partnerem. Ja przyniosę tekst i będę wam suflowała, dobrze? Chciałabym, żebyście poprzez słuch tekst poznawali. Znam jaskinie, w których się ryje. Znam jaskinie, w której ich się ryje. Nie wzdłuż, nie wszerz, nie w poprzek, ani nie wprost. Lecz w prawdę, samą prawdę. Malutki otworek, przez który Bóg... Malutki otworek, przez który Bóg usiłuje podać rękę człowiekowi. Masz rację, Jęzory. Masz rację, Jęzory. Mój kuzynie. Mój kuzynie. Ale patrz na niego. Ale czemu? Ale czemu on usiłuje tylko? Czemu tego nie wykona? Umarłam z własnej woli. Nie zabiłam się. Nie zabiłam się, ani nikt mnie nie zabił. Chciałam umrzeć i umarłam. Zrobił mi się na wątrobie rak. Zrobił mi się na wątrobie rak,
Ale nikt nie wiedział. Bo ukrywałam starannie. Moje boleści. A mnie się zdaje, że to wcale nie jest duch. Kuzynka żyje. I ma się dobrze. Kuzynka jest zahipnotyzowana. Tylko jest zahipnotyzowana. Dobrze, dziękuję. A teraz... Bardzo. Dobrze, a teraz dwa sposoby mówienia i wykorzystamy materiały z operetki, czyli lokajstwo, fragmenty będę wam znów podpowiadała, czyli sięgamy do tego niskiego rezonatora. Panowie, wejdźmy w taką improwizację na początek, a potem wam będę teksty podpowiadać. Hej, zamknij no zwierzę! Dobra, idę zamknąć je teraz. Hej, polej mi tu! Poleję, ale nie mam co. No. Hej! No. Cię, odstaw się, gdzie się pchasz! To moja noga! Noski teraz takie są spiczaste. Skara nieboże z tym hamamy! Z tą hołotą. Też? Dobrze. Zabrakło mnie pucu, jęzorem wylizę. O, jeszcze! Ozorem! Hej ha! Dobra, i razem. Oj pucem go do glancu! Dobra, i teraz mamy przeskok do księstwa, książę i księżna. Jadą na konikach, zapraszają na bal, ale spróbujcie, ja wam też będę podpowiadała tekst, dobrze? Czyli jest hej bal, więc bal! Aż lśni od lśnienia wszystkich sal! Tylko jeszcze za ciężko jest tekst mówiony, a ruch jest lekki. Aż lśni od lśnienia, ta ta ta, to płynie bardziej, prawda? Aż lśni od lśnienia wszystkich sal. To jest ta wewnętrzna radość. No, jeszcze raz ten fragment. Aż lśni od lśnienia wszystkich sal. No właśnie, i tutaj trzeba popracować nad dykcją, bo ruch masz, nogi masz, szybciej ci idą, a tu widzę, że jest jeszcze problem z tym. Aż lśni od lśnienia wszystkich sal. To jest tak samo lekkie jak te kroczki. Aż lśni od lśnienia wszystkich sal. Tak, pchosimy więc, ach w pląs, więc w tan. Chosimy więc, ach pląs, więc w tan. Niech balu szemrze cudny łan. Mam nadzieję, że wszyscy państwo otrzymali już zaproszenia na bal. Który nie wątpię. Uświetni na wysokościach. Tę tak niezwykłą rewię mody na wysokościach. Hosanna, alleluja. Jest pragnieniem naszym. Żeby bal był godny mistrza, a mistrz godny balu. Na wysokościach hosanna. Niech balu szemrze cudny łan. Dobra. Wydech. Dziękuję wam bardzo, napracowaliście się. Jak się czujecie? Bardzo dobrze. Wspaniale. No to dziękuję, trzymajcie. Dziękuję. Ruch i taniec jest naturalną aktywnością człowieka, potrzebą człowieka. Wykorzystaj ruch, taniec, pozycję ciała w pracy nad dykcją. Przekonasz się, że ciało ci pomoże usprawnić twój aparat artykulacyjny. Pamiętaj, że praca nad dykcją to doskonalenie nie tylko twojego aparatu mowy, ale to doskonalenie ciebie.